myślę, że będzie taki dobry, bo będzie taki dobry. To prawda. On też wygrał w drugiej grupie, ale 17 sierpnia. Numer 5, Crystal White, gra przewodzona w Irlandii, trenują Sari Kulawa, swoje dzieciątkę Sylwii Basiuto. Trener mówi, że wolał wykraczać dłuższy dystans, bo rywale pokazali dużo szybkości, ale trener dodaje, że obserwuje ukraczy postęp. Z numerem 2, Tamaszal, klaczu Londrowie, urodzony w Wielkiej Brytanii, trenuje go Sari Kulawa, świąteczkowie Mark Sennet. No, trener mówi, że zapłacił po wybiciu, w końcu brak doświadczenia w fundacji skończył, które już biegały, stać go na dużowe przedostawę. To jest jedyny koń, który nie wybrał koniecznie z tego towarzystwa, bo to jest jedyny koń, który wybrał dwie koni. No i jeszcze mamy ultimatum. Numer 3 pod Karoliną Kamińską, trenerem klaczy urodzonej we Francji jest Wieczesław Szymczyk. Ultimatum wygrał i podjący z tyłu drugiej grupy. No i trener Wieczesław Szymczyk mówi, że ma nadzieję, że odwiedzi klasę, którą zademonstrował w podjęciu na sporo szybkości i bardzo mocno liczy tego konia. I co? Ja ci powiedziałem, że nie odjedzie. Jest piąty, jak świnia w zapraszam teraz na rozmowę ze Szczepanem Mazurem, który jak przyjeżdża do Warszawy, to raczej nie zostaje bez wygranej. Gratuluję Szczepanie, jak oceniasz tego konia, bo wygrana była bardzo łatwa. To jest tak, wygrana do Biotka, a teraz pan drugi to jest ten ze startu na start, teraz wraca Juruba, ale siebie zapytam, kiedy będziemy na Wieczesław oglądać w Warszawie? Czekamy na tę wizytę. No ja przypomnę, że zwycięzcą nagrody to jest Zespir, trener Maciej Jogłowski, siodle Szczepan Mazur, nauczycielami konia są panowie Mirku i Żmijko, którzy mają naprawdę dobrą pasę w ostatnim czasie. Gratulujemy i brawa! Chyba na plecie, bo...
Zatwierdzono wyniki grupy szóstej. To pierwszy numer 4 Zen Spirit, to drugi numer 5 1,6 sekundy. Zapraszam wszystkich Państwa na padok. Tam za moment miła uroczystość dekoracji zwycięstw. Czekamy na właścicieli, czekamy na trenera, czekamy na jockeya, a trener Maciej Jodłowski już poklepał swojego Zen Spirita i już udaje się na podest. Zen Spirit, pięknie zbudowany gniados, paraduje przed Państwem na padok. Zen Spirit, urodzony w Irlandii, własności Kisiora Mirpuriego i państwa Żmijko. Ogiera trenuje Maciej Jodłowski. Do zwycięstwa poprowadził Zen Spirita jockey Szczepan Mazur. Nagrody honorowe będą wręczać Joe Cowan, marketing director GOVS Ireland, Patrick Hoyp, ambasador Irlandii w Polsce. Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i wypłaty gonitwy 6, 4, zwyczajnie 10,50, 2, 4, 5, 22, 60, 3, 4, 5, 1, 88, 30 i tripla od gonitwy 4, 314 zł 80 groszy. Są Lee nie pobiegnie, został wycofany.